Choć pogoda nie dopisała na rozpoczęcie, myślę, że właśnie temu służą takie obiekty jak ten, żeby alternatywnie spędzać czas i się bawić. Mam nadzieję, że cały deszcz wypada się teraz, a już na Podzamczu będziemy się doskonale bawić przy bezdeszczowej pogodzie. Dzień Dziecka, Dni Oleśnicy 2012, Święto Miasta Wierzch i Róż. Zgromadziliśmy się na hali sportowej, ponieważ pogoda troszkę nie dopisała. Jak widać, dzieci uczą się teraz tańczyć koko koko. Wcześniej była prezentacja bukietów róż, kompozycji róż. Również losowaliśmy listy, które pan burmistrz zawiezie do Finlandii, do Świętego Mikołaja. Listy takie napisane przez uczniów wszystkich szkół. Także bawimy się. Rozpoczęliśmy Dni Oleśnicy. To jest wielka pieczęć miasta Oleśnicy, którą tradycyjnie stemplujemy okazjonalne kartki w każde Dni Oleśnicy. Jak się nazywa to rozpoczęcie? Bardzo ładnie, sympatycznie jest. Śmiesznie, kolorowo. Fajnie jest, ciekawie. Żeby takie były co roku, będzie super. Bardzo fajnie jest, fajna zabawa, można się nauczyć tańczyć. Fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajne jest, fajne prezenty dają. I jeszcze fajne tańce są. Jest fajnie, ciekawie, można się pobawić. Spoko. Bardzo fajnie, uważam, że dobrze, że takie rzeczy są organizowane, gdzie mogliśmy się zintegrować z dziećmi i wspólna zabawa, to jest bardzo fajnie, obyć częściej. Uważamy, że było bardzo, bardzo fajnie, na poziomie. To najlepsze Dni Oleśnicy, jakie w ogóle zacząłem. Była super atmosfera, wszyscy chcą tańczyć, śpiewać, bawić się.